coś wam powiem, przyjaciele. Zagadką taki film teraz sobie. Wydawał się banalny na początku. W wyniku różnych manipulacji amerykański bokser dostaje się do rosyjskiego więzienia. Są tam prowadzone nielegalne walki sponsorowane przez mafię. I chcą go zmusić do tego, aby walczył z lokalnym mistrzem więzienia. On się buntuje, nie chce. W więzieniu też jest pewien człowiek, który jest sparaliżowany od pasa w dół. Uznawany generalnie za wariata. Kiedy mistrz boksu w wyniku swoich buntów dostaje się do karceru, do takiej dziury pełnej wody, gdzie marznie, jest mu zimno, cierpi. Tamten przyjeżdża na wózku, daje mu chleb, daje mu wodę. On mówi, dlaczego to robisz? Czemu ty to robisz? A on mówi, to jest takie dziwne dla ciebie, że ja to robię. Tak? Pewnie nigdy nie przyszło ci do głowy, że można bezinteresownie pomagać innym. On krzyczy z tego dołu. To nieprawda, ja nie jestem taki. Postawiłem willę swojej matce. A ten sparaliżowany do połowy z tego wózka mówi, uważa, że to cię usprawiedliwia. Nie? I odjeżdża. Okazuje się, że facet, który jeździ na wózku, znalazł się w tym więzieniu dlatego, że jego brat, złodziej, za czasów komuny okradł coś tam. Powinien siedzieć, ale że miał rodzinę, to ten wziął na siebie jego winę, poszedł do więzienia. Dlatego oglądają ten film, mówię, jakieś banały. Ale potem zacząłem się skupiać na tej jednej rzeczy. Na tym, jak człowiek zaczyna doświadczać miłości, której w ogóle nie doświadczał. Facet miał wszystko. Tytuł czempiona, kupę szmalu, ale nie miał pojęcia, czym jest miłość. I tam w tym rosyjskim więzieniu sparaliżowany były komandos specnazu uczy go miłości. Uczy go miłości. To nie jest romantyczne wszystko, wiecie. Tam jest brud, syf, cierpienie. W tych warunkach powstaje miłość. W takim środowisku powstaje miłość. To środowisko powoduje, że miłość powstaje. Bokser dalej się buntuje. Jest nerwowy, wali naczelnika w łeb. Zegary wyciągają go na plac, rozpinają go na palach. Jest mu zimno, marznie.
Ale kiedy wychodzą więźniowie i patrzą na niego, jeden zdejmuje kurtkę, drugi zdejmuje szalek i go tam ubierają. Facetowi pęka serce. I to film o miłości. Korzy się przed tą miłością. Zaczyna rozumieć, o co chodzi. Kiedy w końcu decyduje się na tą walkę, bo jest, mafia organizuje to w ten sposób, że jeżeli on się na nią zdecyduje i wygra, to wyjdzie, wypuszczą go, załatwią mu wyjście. Tak się też dzieje. Koniec filmu jest taki, że ten mafiozow jeszcze wręcza mu walizkę z pieniędzmi i mówi, to dla ciebie. Jesteś wolny. I w nim się najpierw wzbudza gniew i mówi, wiesz, że jeszcze nasze drogi się spotkają. Ale w pewnym momencie następuje totalny zwrot w jego umyśle. Bierze tą walizkę, którą ma, wraca z powrotem, wpada do tego naczelnika, kładzie ją na stół i mówi tak. Chcę, żebyś załatwił wyjście temu człowiekowi, temu sparaliżowanemu. Kiedy wchodzi do niego do celi, on mówi, przyszedłeś się pożegnać? A on mówi, nie przyszedłem się pożegnać, wychodzisz razem ze mną. I wiecie, wzrok tego człowieka, tego sparaliżowanego człowieka, nie rozwalił dokładnie już na końcu. On się w ogóle nie spodziewał takiego czegoś. On po prostu uwalniał miłość. Nie obchodził go zwrot. On był zdecydowany, że nie wyjdzie nigdy z tego więzienia i nikt nawet mu nie powie dziękuję za nic. Ale miłość zawsze robi obrót mocy. Chcę, żebyś o tym pamiętał. Tylko ona tak działa. Jeżeli będziesz bezinteresownie kochał, podkreślam słowo bezinteresownie, to nastąpi obrót mocy. Rozumiesz to? To cię wyprowadzi na wolność. To stworzy takie warunki w twoim życiu, których dzisiaj sobie nie wyobrażasz. Miłość przyprowadzi do twojego życia takich ludzi i takie możliwości, o których dzisiaj nawet nie pomyślisz. Nie ma lepszej inwestycji niż bezinteresownie kochać. Nie ma lepszej inwestycji. Rozumiesz? Ale żeby w ten sposób zadziałać, to trzeba w ogóle wymienić myślenie. Wiesz, co trzeba zmienić na początku? Że coś ci się należy. A bardzo ciężko być człowiekiem pełnej Ewangelii. I powiedzieć za Pawłem tak, o moim życiu mówić nie warto. Tu się zaczyna miłość. Kiedy się przestajesz kręcić wokół własnego bólu. Ból jest po to, żeby go uzdrowić, a nie żeby się wokół niego kręcić. W ogóle mnie nie obchodzi, jak będą mnie traktować ludzie. Tworzę dalekosiężny plan traktowania ludzi. Kiedyś robiłem to, ale dwa dni temu doszedłem do wniosku, że bardzo to sprecyzuję. Rozumiesz? Po prostu. Ja to sobie sprecyzuję. I ty sobie to powinieneś sprecyzować. Jak ty będziesz traktował ludzi. Bo to jest miłość.
a jesteś w stanie inaczej kochać Boga, jak kochając człowieka. Bo jeszcze nikt nie wymyślił takiej formuły, żeby kochać Boga poza człowiekiem. Bo w mojej starej Biblii jest napisane, że nie można kochać Boga, którego nie widać, jeśli się nienawidzi człowieka, którego widać. Rozumiesz?